czego oko nie widziało. To znaczy, że okresy recesji były głębokie, a ożywienia były szybkie. Notowaliśmy wtedy tempa wzrostu PKB w 7%. Obecnie, w zasadzie po dużym kryzysie z 2008-2009 roku, zawahliwość gospodarki znacznie przygasła. To znaczy, teraz te okresy ożywienia i recesji są krótsze, ale są też mniej głębokie. To oznacza, że nie widzimy aż tak dużych różnic w tempie wzrostu PKB. Zwróćcie uwagę na to, że PKB rośnie w zasadzie od pewnego czasu wtedy bardziej dużym do 3%, niewiele się od niego odchylają. To właśnie oznacza tą stabilizację relatywną cyklu koniunkturalnego. No właśnie, ale gdybyśmy spojrzeli na tą obecną sytuację, czy długo mamy się cieszyć sytuacją, w której spada bezrobocie, kiedy ceny nie rosną, kiedy żyje się nam coraz lepiej, zarabiamy coraz więcej. Czy grozi nam w najbliższym czasie jakaś zmiana tego cyklu? Najprawdopodobniej tak. Cykl koniunkturalny to jest wapliwość gospodarki, która powiedzmy, że ma, znaczy nie bez Polsce jesteśmy, to anioł Polski. Do 8 lat. Natomiast na wzrost gospodarczy i na taką cykliczność w trochę bardziej średnim okresie wpływają też takie elementy jak demografia, bardziej długookresowe. Po prostu fakt, że populacja Polski się zmienia. I to są trendy bardzo długookresowe. I tak się składa, że zarówno Polska, jak i wiele krajów rozwiniętych stoi przed, w zasadzie już zaczęło widzieć duży problem z demografią. To znaczy po prostu populacja zaczęła się obniżać. To jest dopiero początek w Polsce, bo tak naprawdę dopiero od 2000 roku zaczynamy widzieć powolny spadek populacji, ale on będzie coraz głębszy i będzie w coraz większym stopniu wpływał na aktywność gospodarczą, generalnie rzecz biorąc, prowadząc do niższego wzrostu gospodarczego, jak też i wywołując pewne presje na niższy wzrost cen lub nawet deflację w dłuższym okresie czasu. No tak, ale to jest taka dość długa perspektywa, jeżeli mówimy o demografii, a teraz mówimy o tym cyklu koniunkturalnym, który, jak pan powiedział, trwa 8-9 lat. Pytanie jest takie, czy no, oczywiście możemy znaleźć się w tym dołku, tylko wiedza o tym, że gospodarka kapitalistyczna to są właśnie cykle koniunkturalne, czy ta wiedza jest potrzebna politykom? Bo tworzymy budżet państwa, czasami ten budżet państwa jest napięty, jakby zapominając o tym, że koniunktura w gospodarce może się zmienić. Tak. Faktem jest, że większość prognoz dotyczących tej najbliższej przyszłości gospodarki polskiej na mniej więcej rok pokazuje no tutaj raczej spadek aktywności gospodarczej albo generalnie rzecz biorąc utrzymanie się tempa wzrostu PKB na relatywnie podobnym poziomie. Co sugeruje to, że faktycznie, znaczy to zawsze powinno być to w tle głowy ludzi, którzy układają budżet, ale też oczywiście myślą o polityce pieniężnej, powinno być właśnie to, w jaki sposób może się kształtować aktywność gospodarcza w przyszłości. I istnieją duże szanse na to, że może być ona nieco niższa. Między innymi biorąc pod uwagę też to, że wielu ekonomistów obawia się co do kondycji gospodarki światowej. Czyli tak jak w gospodarstwie domowym, powinniśmy mieć jakieś zaskórnie, taką odłożoną jakąś kwotę na trudne czasy. Tak. I faktem jest, że polskie gospodarstwa domowe od relatywnie niedługiego czasu, w zasadzie po bardzo długim okresie spadku oszczędzania, zaczynają od mniej więcej właśnie pół roku zwiększać swoje oszczędności, co jest zdecydowanie pozytywnym sygnałem, biorąc pod uwagę no, możliwości finansowe. Tak, ale warto by było, żeby też władza brała to pod uwagę i też odkładała pieniądze na trudniejsze czasy. Zdecydowanie. No dobrze, a mówi pan o tym cyklu koniunkturalnym, który się spłaszcza. To wynika także między innymi z tego, że banki centralne zaczynają ingerować w gospodarkę, próbują oddziaływać na nią w momencie, kiedy widzą, że ten cykl koniunkturalny się zmienia, kiedy zaczyna gospodarka lekko dołować, więc te banki zaczynają próbować oddziaływać na gospodarkę, pompując w nią pieniądze. Tak, tak, taka jest jedna z funkcji banków centralnych jako takiej, to jest stabilizacja wzrostu gospodarczego, po prostu doprowadzenie do relatywnie niedużej wapliwości gospodarki, bo między Unią Europejską i NATO. Ja z kolei podkreślałem wagę działania na rzecz stabilizacji i wsparcia bezpieczeństwa takich krajów jak Ukraina, Mołdawia, a zwłaszcza Gruzja. Warto pamiętać, że
Gruzja, Ukraina miała swego czasu przeznaczone zobowiązanie ze strony NATO, otwartych drzwi do NATO i te drzwi ciągle są otwarte. To było także podkreślane, podsumowując całość tych spotkań, chcę przywołać z kolei wczorajsze wystąpienie pana sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych Cartera, który, a było dzisiaj to też powtórzone przez ministra obrony Kanady, podkreślał, że grupy bojowe są rozmieszczone na flance wschodniej nie po to, żeby prowadzić manewry, nie po to, żeby prowadzić ćwiczenia, ale są tam na stałe po to, żeby być gotowym natychmiast do walki, jeżeli to będzie konieczne, są dla obrony i odstraszania. I myślę, że to pokazuje różnice między różnymi planami, koncepcjami, jakie były formułowane, a nie wiem, półtora roku temu czy dawniej, i było rzeczywistością, która została ukształtowana dzięki szczytowi NATO i dzięki rozstrzygnięciu, że flanka wschodnia, ale także południowa, będą bronione przed każdym wrogiem. Różne działania prowokacyjne ze strony Federacji Rosyjskiej tylko umocniły determinację sojuszników, umocniły determinację NATO, by te siły były trwałe i były gotowe natychmiast do wejścia do walki. Chcę to podkreślić, dlatego że na tym tle także dzisiaj wszyscy mieli świadomość i aprobowali koordynacyjną rolę tworzonego dowództwa dywizyjnego umieszczonego w bloku. Grupa bojowa, która kształtowana będzie na Łotwie, a której spotkanie w Radomiu się skończyło. Ostatni akcent miała taki, że pan minister obrony Łotwy powiedział: mamy nadzieję, że propozycja Polski zostanie przez wszystkich zaaprobowana. My jesteśmy do tego przekonani. Bardzo, bardzo państwu dziękuję. Mówił minister obrony narodowej, pan minister Antoni Macierewicz. Przez cały ten czas,
gospodarka japońska, która tego czasu na długo podobała się w tym czasie, tak? Dokładnie, to jest ten efekt. To by się też podobało, że tak zwany majątek netto, czyli to będzie samochód, będzie się obniżał. Bo z jednej strony też mamy tak zwaną akumulację aktywów, która następuje, kiedy się wraz z naszym starzeniem się, tak, więcej osób starszych, powoduje tego, po prostu kraje stają się, znaczy ludzie, gospodarstwo staje się bogatsze, tak przeciętnie, bo jest więcej bogatszych zdecydowanie. Ale też i spada kredyt, tak, więc generalnie rzecz biorąc, aktywa finansowe netto, to jest taka wiele też, o której mówimy ekonomicznie, będzie się po prostu Ale patrzmy bardzo krótko okresowo, czy ten cykl konjunkturalny będzie trwał jeszcze pozytywnie dla Polski. Rok, dwa, trzy, tak ma chodzić. To jest bardzo dobre pytanie, biorąc pod uwagę taką normalną wahliwość cyklu, no najprawdopodobniej, szczególnie patrząc na rynek pracy, kiedy w zasadzie od trzech lat ludzi poprawiają się w non-stop sytuację, no najprawdopodobniej za nic w najbliższym czasie czeka nas pewna korekta, obniżenie się poziomu aktywności, które już poniekąd może być zwiastowane przez starcia, które już zaczynają być widoczne na rynku pracy. Dziękuję bardzo. Naszym gościem jest dr Michał Gradewicz, dyrektor Biura Instytucji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Myśl technologicznie. Rozdajemy czugo mocno owocowe. Kup odkurzacz Ultra Silencer Electrolux klasa A za 789 zł. I odbierz 45 butelek Frugo. Saturn technologię tak ma. Dlatego podaj jedynku wyspokatelski dostarczony, który posiada żywo czas. Niektórzy zostali pozyskani dla tej w ten sposób poprzez cały wiek pierwiastek wzrastała tendencja Listopada, to jest 5 listopada,
Rozpoczynamy spotkanie przy uczniach. Chcemy, żeby dzieci niepokalanemu sercu Maryi, dlatego pierwsza słowa, a były zrozumiane oczywiście zapraszamy nie tylko z Torunia i okolic pogrzebać. Polski rząd przekaże odpowiedź na zalecenie Komisji Europejskiej dotyczące zmian w Trybunale Konstytucyjnym, poinformowała premier Beata Szydło. Nie będziemy wprowadzać do polskiego porządku prawnego żadnych zaleceń, które są niezgodne z interesem polskiego państwa. Siły rozmieszczone na wschodniej flance NATO będą realnym wsparciem w obliczu potencjalnego zagrożenia ze strony Rosji, powiedział minister Antoni Macierewicz. Są dla obrony i odstraszania. O 12,5 miliarda złotych wpływy do budżetu państwa były większe niż przed rokiem. Zdaniem wiceministra finansów Zdzisława Leszczyńskiego jest to efekt walki z czarą. Czasem szczera polityka powinna być ponad pana Ciebie. Katarzyna Okrzyńska, zapraszam. Premier Beata Szydło poinformowała, że polski rząd przekaże odpowiedź na zalecenia Komisji Europejskiej dotyczące zmian w Trybunale Konstytucyjnym. Na udzielenie takiej odpowiedzi nie ja dzisiaj. Beata Szydło powiedziała, że zalecenia Komisji nie są merytoryczne, ale były one napisane po dyktando polityczne. Mimo to, jak zadeklarowała premier, rząd będzie z nimi polemizował. Nie będziemy wprowadzać do polskiego porządku prawnego żadnych zaleceń, które są niezgodne z interesem polskiego państwa, ani które nie opierają się na przesłankach merytorycznych wynikających z procedowania w Polsce aktów prawnych. W związku z tym, jeżeli są zastrzeżenia, to my korzystamy z zasad demokratycznego państwa prawa i będziemy polemizować z Komisją Europejską i przedstawiać swoje racje i argumenty. Ja mam nadzieję, że Komisja Europejska również zechce rozmawiać z Polską merytorycznie. Komisja Europejska wydała zalecenia dla Polski będące drugim etapem procedury ochrony praworządności. Te działania zostały wszczęte wobec Warszawy w styczniu w związku z kryzysem wokół Trybunału Konstytucyjnego. W zaleceniach Komisja napisała o konieczności przestrzegania wyroków Trybunału z 3 i 9 grudnia minionego roku. Dotyczyły one wyboru sędziów Sądu Konstytucyjnego. Komisja zaleciła też ogłoszenie i pełne wykonanie wyroku z 9 marca, który uznał za niekonstytucyjną grudniową nowelizację ustawy o Trybunale. W przypadku niesatysfakcjonujących zachowań komisja może skierować do Rady Unii wniosek o stwierdzenie zagrożenia dla praworządności w Polsce. W Warszawie grozi nawet nałożenie sankcji. Jednak sądzę, że to byłoby jednomyślności wszystkich państw Unii Europejskiej. Jest porozumienie Belgii w sprawie umowy handlowej Unii Europejskiej z Kanadą. Potwierdził to oficjalnie premier Charles Michel. Kompromis był możliwy, bo Walonia, jeden z belgijskich regionów, wycofała za to do umowy w zamian za gwarancję rozwiązującego przywódcy dotyczącego tego porozumienia. Po kilkudniowych negocjacjach, niektórych jak wczoraj, trwających nawet ponad 10 godzin, federalny rząd uzgodnił z przedstawicielami regionów i społeczności językowych wspólną deklarację. Ma być ona dołączona do unijno-kanadyjskiej umowy handlowej, precyzować zapisy i zawierać klauzule bezpieczeństwa, rozwiewające obawy Walonii. Premier Belgii wprawdzie poinformował, że kompromis muszą jeszcze zatwierdzić parlamenty regionalne, w tym także ten z Walonii, który wcześniej odrzucił porozumienie, ale wydaje się mało prawdopodobne, by socjaliści, którzy mają w nim większość, odrzucili uzgodnienia swojego premiera. Teraz wspólna belgijska deklaracja została przesłana do ambasadorów państw członkowskich. Jeśli zaakceptują ten dokument, możliwe będzie podpisanie umowy handlowej na szczycie Unia Europejska-Kanada. Kiedy to nastąpi, wciąż nie wiadomo. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Premier Beata Szydło zapewniła, że w kontekście umowy CETA rząd Prawa i Sprawiedliwości zadbał o interes Polski. Premier przyznała jednak, że CETA nie jest umową naszych marzeń. Niemniej wszystkie decyzje będą wymagały ratyfikacji. Jakiekolwiek decyzje, które będą zapadały dotyczące tej umowy w Polsce, muszą być ratyfikowane większością 2/3 głosów. To jest naprawdę bardzo, bardzo mocne zabezpieczenie i na pewno nie będą, nigdy nie będzie zgody polskiego rządu, rządu
tego, że na tym tle także dzisiaj wszyscy mieliście świadomość, opozycji na temat koordynacyjną rolę żołnierza dowódca cywilnego umieszczonego w Warszawie. Sporym zaskoczeniem dla polityków przywińskiej, ci, którzy zmartwili się poranną decyzją o przełożeniu szczytu Unia Europejska-Kanada, teraz triumfują. Inni, dla których CETA to śmiertelne zagrożenie dla polskiego rolnictwa i europejskiego rynku żywności, zapowiadają ofensywę przeciwko umowie handlowej między wspólnotą a Kanadą. Pierwsze skrzypce zdaje się w niej odgrywać ruch Kukiz-15 i wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka. Będziemy się domagać od rządu, żeby jak najszybciej w Sejmie, w parlamencie znalazła się ustawa o ratyfikacji umowy CETA i będziemy domagać się odrzucenia tej ratyfikacji, co spowoduje, że umowa CETA upadnie w Europie. Liczymy też na to, że inne parlamenty, parlamenty Niemiec, Francji, Słowacji, dochodzą do nas informacji, że mogą również nie zgodzić się na ratyfikację. Z kolei Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej nie kryje satysfakcji przyjęcia umowy CETA przez Belgię, tym samym z otwartej drogi do ratyfikacji kontraktu przez pozostałe kraje Unii. Zdaniem posłanki informacji Ryszarda Petru przyniesie ona więcej korzyści niż szczyt. Wolny handel to jest coś dobrego, to jest to, co sprzyja rozwojowi gospodarczemu. Polska ma kilkakrotnie wyższy eksport niż import, jeśli chodzi o Kanadę. W związku z tym dla Polski korzystna jest taka umowa. Natomiast bardzo źle, że rząd nie informuje o tych korzyściach, nie informuje o wszystkich zagrożeniach i korzyściach wynikających z umowy CETA. Jest fatalna polityka informacyjna w tej kwestii ze strony rządu, a strach ma wielkie oczy. Dlatego tak wielu Polaków boi się CETA. I to jest wina rządu. Negocjacje w sprawie CETA zakończyły się we wrześniu 2014 roku. Umowa ma znieść niemal wszystkie cła i bariery pozataryfowe oraz zliberalizować handel usługami między Unią Europejską a Kanadą. Najwięcej obaw CETA wzbudza wśród polskich i europejskich rolników, którzy obawiają się zalewu unijnego rynku przez tanią żywność zza oceanu, którą uprawia się m.in. z zastosowaniem GMO. O polskich efekt umowy CETA mówiła reporterka Polskiego Radia 24, Iwa Wąsążnik. W Brukseli zakończyło się spotkanie ministrów obrony NATO poświęcone realizacji decyzji ze szczytu sojuszów w Warszawie. Dotyczyły one m.in. obecności wojsk Stanów Zjednoczonych i NATO w Polsce oraz w krajach bałtyckich. Jak powiedział po spotkaniu minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, siły rozmieszczone na wschodniej flance NATO będą realnym wsparciem w obliczu potencjalnego zagrożenia ze strony Rosji. Grupy bojowe są rozmieszczone na flance wschodniej nie po to, żeby prowadzić manewry, nie po to, żeby prowadzić ćwiczenia, ale są tam na stałe po to, żeby być gotowym natychmiast do walki, jeżeli to będzie konieczne. Są dla obrony i odstraszania. I myślę, że to pokazuje różnicę między różnymi planami, koncepcjami, jakie były formułowane półtora roku temu czy dawniej i tą rzeczywistością, która została ukształtowana dzięki szczytowi NATO i dzięki rozstrzygnięciu, że flanka wschodnia, ale także południowa będą bronione przed każdym wrogiem. Różne działania prowokacyjne ze strony Federacji Rosyjskiej tylko umocniły determinację sojuszników. Wielonarodowy batalion NATO, który trafi do Polski w kwietniu, będą tworzyli żołnierze ze Stanów Zjednoczonych, a także Wielkiej Brytanii i Rumunii. Już w styczniu rozpocznie się w Polsce natomiast rozmieszczenie amerykańskiej ciężkiej brygady pancernej. O 12,5 miliarda złotych wzrosły w ostatnich 9 miesiącach wpływy do budżetu państwa w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Zdaniem wiceministra finansów Wiesława Jasińskiego jest to efekt walki resortu z szarą strefą i działania podejmowane przez ministerstwo na różnych płaszczyznach. Jestem niezwykle kontent, że tyle udało się w krótkim, mimo wszystko czasie 11 miesięcy wprowadzić. O nich mówiłem, działania horyzontalne związane z obligatoryjnym obrotem bezgotówkowym, ale także takie, które powodują zmniejszenia podatków, mniejsze podatki. Teraz strefa powinna być ograniczana, to zula przeciwko unikaniu opodatkowania. Część rozwiązań, która weszła, część, która będzie wchodziła i wiemy, że najprawdopodobniej tak możemy mówić na tym etapie, daje to efekt. Minister Wiesław Jasiński jest za tym, by walcząc z szarą strefą w odpowiednich proporcjach karać przestępców i uświadamiać społeczeństwo. Trzeba łączyć oczywiście oba rozwiązania.
chciał loterię paragonową ze zmianą w zakresie kodeksu karnego czy kodeksu karnego skarbowego. Dedykować należy represje wobec tych, którzy z szarej strefy robią już czarną strefę, czyli wykorzystują konstrukcję różnych podatków, w szczególności podatku od towarów i usług, jako sposób na osiąganie nielegalnych dochodów. My w pierwszej kolejności mierzyliśmy się właśnie z tymi dużymi strukturami przestępczymi, które wykorzystują podatek do tego, żeby nielegalnie zarabiać. O potrzebie walki z czarną strefą mówił także dyrektor generalny ONZ Global Compact w Polsce Kamil Wyszkowski. Największym wyzwaniem dla nas jest czarna strefa, czyli mafie gospodarcze, bo to tutaj jest chyba największy poziom takich porażek, które mamy i największy poziom bezradności organów ścigania wymiaru sprawiedliwości. Rzeczywiście mamy do czynienia z profesjonalistami, którzy sobie świetnie radzą w omijaniu prawa. Więc jeżeli gdzieś miałbym wskazać taki cel, kierunek i ostrze, że tak powiem, te midy, które powinny skierowane na czarną strefę. Oczywiście przy okazji analizując strukturę szarej strefy i zmniejszając jej udział w polskim PKB, my ją szacujemy na 12,4% polskiego PKB, czyli mniej więcej tam 214 miliardów złotych rocznie. A dziś w gdańskim porcie celnicy i funkcjonariusze CBSP odkryli przemyt ponad 10 milionów papierosów, które znaleziono w kontenerze z Singapuru zamiast deklarowanych rata nowych mebli. Odbiorcą przesyłki była firma z Pomorza, która, jak ustaliły służby, w rzeczywistości nie istniała. Straty Skarbu Państwa wynikające z tego przemytu mogły wynieść 11,5 miliona złotych. Policjanci sprawdzają, kto był prawdziwym importerem kontenera z papierosami. Funkcjonariusze CBE dokonali kilkunastu przeszukań w związku z nadużyciem uprawnień i niekorzystnym rozporządzeniem mieniem na 68 milionów złotych w śląskim NFZ. Śledztwo w tej sprawie toczy się od czerwca. Dotychczas nikt nie usłyszał zarzutów. Według ustaleń prokuratury poprzednia dyrekcja Śląskiego Oddziału Funduszu zobowiązała się do wypłacenia za nadwykonanie kilkudziesięciu milionów złotych w wyniku błędu urzędniczki. Więzi Zofii Kowalewskiej jako jedyny polski krótkometrażowy film dokumentalny znalazł się na tegorocznej krótkiej liście do Oscara. Oznacza to, że obraz ma szansę znaleźć się wśród pięciu produkcji nominowanych w tej kategorii. Film otrzymał m.in. Srebrnego Smoka podczas 56. Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Nominacje do Oscarów zostaną ogłoszone 24 stycznia. Oprócz Więzi na krótkiej liście znalazło się 9 innych dokumentów, a szansę na to miało 61 filmów. Laureatkami tegorocznej nagrody imienia Sacharowa zostały dwie jazdówki uprowadzone przez tzw. państwo islamskie. Od 1988 roku Parlament Europejski przyznaje nagrodę za demokrację. Nadia Murat Basetaha i Lamia Ayi Bashar pochodzą z małej wioski w Iraku. Podobnie jak tysiące jazydek były uprowadzone i gwałcone przez bojowników tzw. państwa islamskiego. I tak Żydzi i tak potem katolicy, to nie było tak, bo to oni na jednym wózku jadą, dlatego mówimy, że to Żydo-katolicy, katolicy-Żydzi. A tutaj nie ma ani prawosławnych, ani mormonów, ani ewangelików, ani świadków Jehowy w Warszawie, tutaj na Mazowszu, gdzie jesteśmy pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskim i Krakowem. Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszym radnym prezesem Eurokoncita Barbie Bejdlang. Mamy 17 sekretarek, 11, 15, 18, 19 telefonów, numerów, które odzywają się, które opowiadają się. Możecie Państwo dzwonić, możecie zadzwonić, zapraszamy serdecznie. Nawet możecie Państwo opłacać, taki kontakt jest żywy, nie musisz, mój piękny cyganie, ale możesz. No, Wałęsa mówił, nie chcę, ale muszę. No to ja kontakt uważał, że jest zobowiązany. Proszę bardzo. Ale mój kochany piękny cyganie, nie musisz, to zawsze trzeba odwiedzić. Może to jedynie tradycyjnie pozostanie zawsze u moich przyjaciół. Amen. Wynagaj nasze radio. Szokapel, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Możecie Państwo do nas telefonować, proszę Państwa. No, ostatni szyk mody, najnowsze numery 519, 589, 923 i 780.
09 363 628, a już teraz możecie zadzwonić. Zapraszam. Potem będziemy inne numery prezentowe. W naszym radiu też oczywiście cały czas jesteśmy przecież w radiu. Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Ja widzę, że są bardzo niektórzy ludzie ambitni, dzwonią, mają z nami kontakt. Zapraszamy. Dzisiaj najwięcej chmur na zachodzie i północy kraju, więc kolejny jest tam spodziewany przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, plus już bez deszczu. Temperatura od 6 stopni na wschodzie do 11 na południowym zachodzie. Wiatr na południu słaby, centrum i na północy słaby i umiarkowany, a na wybrzeżu wzmagający się to dość silnego. W całym kraju zmienny. Aby nabrać wybo, szukać, to trzeba. Trzeba tworzyć, żeby nadać, żeby oszukać. Radio Conchita, Tok FM Euro Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Więc lwami spoczywam, co pożerają synowie. Testy zysków Lidl, czyli środki czystości w weekendowych supercenach. Już od jutra płyn do opłukania tkanin z Milan różne rodzaje, aż na 33 prania. 4,99 za litr, 4,99. A mleczko lub spray do czyszczenia łazienki Zif tylko 6,99. 6,99 za opakowanie. Poczysz, nie przyda się coś do czyszczenia, co wszystko wyczyszczy. Znał te zbrodnie za ludobójstwo, co jak mi mówiono, często ma właśnie ten wymiar propagandowy. Znaczy oni liczą, że jak to zostanie uznane za ludobójstwo, to po prostu będzie więcej uwagi i więcej pieniędzy na to, żeby im pomóc. Teraz te ziemie są wyzwalane. Zobaczymy, jak dużo uda się wyzwolić. Czy oni będą mieli możliwość wrócić do swoich domów, tych domów, które dziś są jeszcze cały czas pod kontrolą tak zwanego państwa islamskiego. A jak mówię, to się zaczęło w sierpniu 2014 roku. Dziękuję bardzo. Agnieszka Lidera z Radia Tok FM była ze mną w studiu 14.16 za chwilę informacji. Połączenie. Reformować, opiekować, a nie atakować. Unia Europejska powinna się zmienić, powinniśmy ją reformować, a unijni urzędnicy nie powinni tych zmian absolutnie blokować. Raj ma być na ziemi, mówimy, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Przecież no gdzie ta modlitwa? A w ogóle ta modlitwa została, ale zmieniono jej sens. Bo ludzie jest niejako. Jakwe też niby czasem znajdzie w Biblii, ale ludzie już trzech nie wiedzą, co to jest. No bo jak był Bóg, jako Baal, no to Baal też znaczy Pan. Był Moloch, Moloch też znaczy Pan. I tak diabeł kręci, jak diabeł, a oni się poddają, ci wasi przewodnicy i was też czynią sługami szatana, sługami diabła. Bogiem tego świata jest diabeł, mówi Pismo Święte. Niczym to nowym dla świadków Jehowy, niczym to. To jakimś takim dziwnym innym świadkowie Jehowy wiedzą, że cały ten świat i tak jest napisane w Biblii, leży w mocy złego. Tak jest napisane w Biblii, tak jest w Biblii, to jest w Biblii. Ja mówię, że Bogiem tego świata jest Bogiem małą literą, bez przedimka określonego hasła. Bogiem tego świata jest szatan, diabeł. Devil's the Great. Możemy zamienić w dla tego, co chce zaoferować regionowi Gazprom poprzez drugi gazociąg Nord Stream.
czyli do Nord Stream 2 oczywiście musimy nawiązać, bo to są projekty, o których oddzielnie rozmawiać nie można. Zanim będziemy oba te przedsięwzięcia porównywać, skupmy się jednak na linii bałtyckiej Baltic Pipe, czyli trasa ze Skandynawii, między innymi do Polski i dalej. Sam Baltic Pipe to jest gazociąg Polska-Dania, czyli połączenie gazowe między Polską a Danią. Komisja Europejska wpisała go na listę projektów wspólnego zainteresowania. Cieszy się więc on poparciem komisji. A korytarz norweski, którego jedną z trzech części ma być gazociąg Baltic Pipe, to są ludzie oszukać piekłem. Połączenie przez Danię do Norwegii i do złóż nie mówić na Morzu Północnym w dyspozycji Norwegii, ale także polskiego Beginninga. I te trzy elementy mają stworzyć ten korytarz norweski, o który zabiega Polska. I nie jest to w tym momencie już nie tylko Polska. Jezusowi, Jezus też 3 dni musiał czekać. Jezus musiał 3 dni czekać, nigdzie go nie było, ani piekla, ani dopiero otrzymał ciało duchowe. To jest co innego. To nie jest na zasadzie Platona, proszę Państwa, duszy nieśmiertelnej, bo ten lektor, ten człowiek, który to mówi, czyta Wam, to też jest pod wpływem Platona. Wczoraj minister spraw zagranicznych Danii również wyraził poparcie dla tego projektu.